Dobra, to jest naprawdę intrygujący rozwój wydarzeń. Nie masz szans, żebym to kurde teraz zakończył nagranie, więc po prostu robię dłuższy odcinek i go podzielę na pół. Wy raczej nie zobaczycie większej różnicy. Dobra, no to kontynuujmy tę fabułę i poznajmy, mam nadzieję, więcej odpowiedzi. Amélie! Amélie! Jest cała. Zagłada została odroczona. Zostaw ją! Proszę! Eutek nas obronił! Dla repatrianta? Bez sensu. Okej, dobra, ale nie dostał. Na szczęście. Szkło wytrzymało. Dobra, wrócimy do tego, jak skończysz umierać. Padnij na plażę, na wielki finał! Jeszcze nie mogę się ruszać. Okej, już mogę. Są jakieś inne postaci? A patrzcie, jest. To jest właśnie to, o czym mówiłem, nie? Teraz tutaj podejdę do tego. No i połączyłem się z gościem, nie? Czy tam wzmocniłem więź. No, jakoś tak to działa. Dobra. Ale nasze ciało jest tutaj, więc wracamy do niego. A, nie wiem, czekaj. Jest tego stać co blisko. Kurwa, co? Ej, literalnie drugi raz ta sama animacja. Jak byłem ten, nie? Jak poza nagraniem zginę, to było dokładnie to samo. Okej, sporo rzeczy tu mamy. Tam te kryształy chiralne. Kurwa, Felix zabrał ją na plażę. Nie mogą nam uciec. Musisz ich jakoś dogonić. Pośpiesz się sam. Znasz stawkę. Jeśli go nie powstrzymasz, wykorzysta Amélie do sprowadzenia na nas zguby. Wszystko, co zrobiliśmy, pójdzie na marne. Super, to mam taki zajebisty pomysł. Dzwoń może kurde do Fragile i niech mnie tam zabierze, co? Takie dziwne rzeczy tu wypadały niektóre, nie? Oczywiście pozbieram wszystkie, bo to aż szkoda tego nie wziąć. Ale patrzcie, rozwaliliśmy to i co? I nagle... Nieba czyściutkie! Nie ma temporalu, nie ma wynurzonych. Teraz pytanie tylko brzmi, jak długo to będzie faktycznie trwało, nie? Tu w ogóle strażnica? Po co tutaj strażnica? Bo schron temporalny. No pytam się po co? Bez sensu kompletnie. Dobra, ten mogę zabrać szybkościowy. I właśnie, a propos. Ja mam ten swój szybkościowy jeszcze, nie? Trzeci level. Chyba? A nie, nie, przecież ja go zrestygowałem. Dobra, ale kurde, chcę zobaczyć ile dał mi ten gigant, nie? Okej, okay, Fragile, pomożesz? Higgs próbuje połączyć węzły sieci z plażą Amélie. To już wiemy, gdzie się udali. Jak się tam dostać?
Ja nie mogę, ale ty masz mocną więź z Amelie. Byłeś na jej plaży wiele razy, prawda? Uda ci się. Zrobisz to dla mnie? Spróbuję go nie zabić. Obiecaj. Muszę sama go wykończyć. Dobrze. Pomogę ci się przenieść. Nie mogę wysłać nas obojga, ale skoczę zaraz po tobie. Przecież mówiłaś, że nie możesz. Nie mogę. Ale skoczę do ciebie. Dzięki więzi, która nas łączy. Łapacz snów zawiedzie cię do niej. A potem? Missanga wskaże mi drogę. Idziesz nieuzbrojony? Nie potrzebuję broni. Nie zabieram też Lu. Żartujesz sobie. To po co te strzelby tworzyłem i karabiny? Fragile. Co? Masz coś do jedzenia? A. Chyba pierwszy raz to w ogóle zapytaliśmy, nie? Nie, i ona nam tego nie dała. To się... Wciąga, co? Chodziło mi teraz o to, że po raz pierwszy jakby ona nie musiała nam zapytać, czy chcemy. Sam, uważaj. W najgorszym razie zajmij się Lu, dobrze? Jakim najgorszym? Jak zginiesz, to po chwili wrócisz do życia, więc jakby no... W tym przypadku to chyba jest akurat... Niewielki problem, nie? Tylko pytanie, ile w sumie zajmie to ten powrót. Żeby się udało, muszę cię dotknąć. Zamknij oczy. Przywołaj Amelie i jej plażę. Kochasz ją, prawda? Kochasz ją. Jest! Lepsze pytanie, co to było przed chwilą? Chcesz to skończyć? Zanim przyjdzie prawdziwy koniec. Co je robisz? To, co powinienem. Chronię czynnik zagłady w tych kluczowych momentach. Szóste wymarcie musi nadejść. Niezależnie od ciebie, mnie czy kogokolwiek innego, ludzkości zostało maksymalnie kilkaset tysięcy lat. Przejdźmy od razu do konkretów. Przyjmijmy swój los. Jak wszystko przed nami. Wiemy, co nas czeka. Nie ma sensu tego opóźniać. Ludzie z Dooms. Ona. Nie trafiliśmy tu przypadkowo. Wszyscy. Nie
jesteśmy częścią wdarcia śmierci. A w tym miejscu, na tej pieprzonej plaży, nie ma repatriacji, nie. Któryś z nas zginie, koniec. Zaświaty czekają. Miło, Szczęśliwy przegrany raz na zawsze przerwie to jebane, błędne koło. Dobra. Bez wynurzonych, bez rozpróżni, bez pierdolenia. Tylko stara, dobra bitwa z bossem. Kij kontra lina. Broń kontra splot. Jeszcze jeden epilog przed zakończeniem. Ostatni. Koniec gry. Okej, okay, to trochę gorzej. Jestem boską cząstką! No dalej! Gdzie się schował nasz Samus, co? Spokój tego! Gdzie się schował? Oczywiście. Spadam stąd. To tak długo, Sam. Okej. Poszło na gdzieś. Gdzie on jest? Ja się pytam, czemu nie mam rękawic, co? Dalej, Sam. Zabawmy się. Na ten splot? Dobra. Łap! Gacja, szmato! Sam, czemu tak wolno? Naprawdę. Nie wiem, bitka z bossem, ale szczerze, taka średnio bossowa. Lepszy sposób? Nic z tego. Po co to wszystko? Dla zabawy. Zamknij ryj z łaski swojej, co? Mogę. Do przewidzenia! Co konkretnie? Co jest? Nie poważnie, co się stało. Dla końca nas wszystko. Może nadejdzie dziś, może jutro. Kres tej ziemi, miast, ludzi, wszystko. Mówiąc przywrócić świetu. Zamknij mordę, dobra. Ja się, dobra, nie powiem, chętnie bym tego posłuchał, ale no, na razie przymknijcie, okej? Okay? Dobra, potrzebuję kryptobiotów teraz. Ale kurde, po 60 teraz, wcześniej jakby mniej chyba testowałem. No ty gnoju! Ile razy tak muszę jeszcze zrobić, żeby go w końcu rozwalić? A ja się pytam, czemu ja nie mam żadnej. Mam kompletnie przejebane. Mi życia na ziemi są policzone. Zjadaj, zjadaj, zjadaj. Myślisz, że się przede mną ukryjesz? A żebyś wiedział. No kurwa! Nic nie wiem, to jedyny wniosek, jaki wyciągnęliśmy z historii.
Nie ma dla nas przyszłości. Nie musisz mi wierzyć. Darcie to dostateczne. Okej, co teraz? Nie potrzebuję spluwy sam. Załatwię cię. Załatwię! Zobacz się sam! No chodź, smajam. No, elo! Jakbyś z kolanka jeszcze wyjebał! No, dobre, dobre! Serio, z tą splułą byłoby ci o wiele prościej, uwierz mi. Dobra, czekaj, gdzie? Kopioty jakieś są jeszcze? Samuel Porter Bridge. Hicks! Imienia nie znam. Sorry. Zakładam, że Hicks to jest zresztą nazwisko też, nie? Aha, ja nie mam swoich kryptobiotów, których tyle nazbierałem. Okej. Okay. Good to fucking know. A ty trzymasz swój ryj przy mojej twarzy? Bo jeśli nie, to zacznij się do tego przywiązywać. Zmiałem, że chciałem z tego zrobić jakiś suchar, ale mi trochę nie wyszło. Dawaj. Średnio. Gdzie się schował nasz sam? Jak je schował, stary? Stoi ci prosto przed twarzą! Stoją na ciebie jakieś 5 metrów oddalone, a ty się pytasz, gdzie się schowałem? Ej no, seriously? Nudzę się sam! A wiesz, ja też? No? Chodź, cwaniaku. Cyk! Kolanko na ryj! No chodź! To chodź, stary! O, ej, kurde, idę przez jakieś bijatyki! Nie ma pojęcia! Ej, halo, jak trzymasz gardę? Już po tobie! Halo, co to miało być? No wlej go po pysku! To nie człowiek! No ej, come on! No lej go po pysku sam! Ej, ładne! To sobie dobra! O ty cwaniaczku! Czemu? Ja... Ej! A dobra, jak trzy... Jak trzymam, to mogę unikać ciosu, okej? Okay. Kurwa, sam! No? Cholera, Emily! Regeneracja stanie. Jebać to wszystko! Jaka muzyka w ogóle gra teraz?
Przywaliłeś mi. Wiele razy. Dwa. No. No, dajesz sam. Oj, ładnie. No, patrzcie to. Nie wiem, jak zrobić wała, ale nie udało mu się. Chyba poprawka, raz mu się udało. Dwa. Nie, to już trzy w sumie. Kurde, wiecie, mi się ciężko nas komentuje, to prostu chcę go rozwalić, nie? I to jest wszystko, ale nie jest też takiego kreatywnego komentarza, to wymyśli. Mam ciskać, mam ciskać. Dalej, nie zatrzymuj się nawet. Myślisz, że to był? Jest trudno. Wracając do tego, co chciałem powiedzieć, nie? To zauważcie, że to, co Hicks ma tutaj, to nie wygląda jak Eudek. To jak lalka. No dobra, mamy go zdjętego w takim razie. Tak jak obiecaliśmy, Fragile jest nie... No, jest nieprzytomny, bo obiliśmy go do nieprzytomności. A ja mam teraz pytanie. Dlaczego nie wziąłeś broni? To by poszło o wiele, wiele szybciej wtedy. Naprawdę. Widzę, że... dotyk ci już nie przeszkadza. Panie Hafefobie. Moje gratulacje. Pokonałeś mnie. Szkoda tylko, że to wszystko na nic. Jak to na nic? Nie przedłużajmy tego. Fragile. Musiałam ci zapaść w pamięć. Jestem Fragile. Ale nie jestem krucha. Tym razem to ja ciebie zniszczę. Naprawdę? Obawiam się, że nasza więź jest na to zbyt silna. Dawaj mi moc. O, a to co? Już się zniszczyłeś? Jak to dawaj? Co jest, kurwa? Dobra, moment, nie pomijam tego, ale o, co się stało teraz? Właśnie, to jest osobna kwestia, bo to... ten początek tej akcji, nie? To wyglądało bardziej jakby Amelie, jakby go tak, wiecie... namaszczała, czy coś. Teraz co? Dawaj moc. Czyli co? Czyli to Amelie dawała Hicksowi moc przez cały czas? Czy po prostu Hicks teraz nie jest w stanie ciągnąć mocy z Amelie, bo to jest w sumie osobna kwestia.
Dobra, let's go! Zobaczmy, co tu będzie dalej. Jestem Higgs. Boska cząstka, obecna we wszystkim, co istnieje. A ty... Z ciebie jeszcze w ogóle coś zostało? Więcej niż z ciebie. Ale jak specjalnie z diabła, musiał go gołą ręką jebnąć, nie? Dobra, na B. Okej, okay, Fragile znów się przekazuje Mikangę. Spoko. Mam dla ciebie metaforę. Weź ją. Powiedz innym z syndromem kuriera, czym grozi chowanie się za maską. Nie. Ty ją weź. Lepiej, żeby usłyszeli to od ciebie. Jeszcze jedno. Twoje dzieciątko. Udało mi się je tu przynieść jako sprzęt. Weźmiesz? Słaba ze mnie niania. Aż kiełku ktoś naprawił, czy co? Gdzie cię teraz wysłać? Na wschód? Sam sobie poradzi. Ma teraz sieć chiralną. I jeszcze mnie. Skoczymy we dwoje. Szczęściarz. Jesteśmy wdzięczni za twoją pomoc, naprawdę. Ale damy radę. Zresztą pewnie potrzebują cię we Fragile Express. Tak. Nikt lepiej nie ratuje beznadziejnych sytuacji. Przecież dla mnie w grę wchodzi tylko perfekcja. Dobra, rozumiem jeszcze podejście sama, bo on tak, wiecie, tak grzecznie, normalnie powiedział. Jesteśmy kwita. Naprawdę nie ma o czym mówić. Żegnaj sam. Dobra, tak w miarę grzecznie powiedział, że poszła. Ale Anna jednak się wjebała praktycznie. Chodź. W tę rozmowę. Mamy wiele do zrobienia. Patrzcie to, zawsze taka lekko wycofana, coś teraz taka kurwa. Wierzysz, to jest zbyt pewna jeszcze? Siebie. Mam wrażenie. Nawet bez Higgsa jestem tykającą bombą. Mogę sprowadzić koniec. Ale nie chcę. Zawsze pragnęłam wyłącznie jednego. Zjednoczenia Ameryki. Co? Powiedz prawdę. To wszystko dla ciebie czy dla Bridget? Dla naszego kraju. Dla przyszłości, przysięgam. Jest coś, czego ci nie powiedziałam. Gdy byłeś na wschodzie, wymknęłam się, żeby cię odwiedzić. Tak? Kłamałaś? Przecież kurwa, wiesz, przez co musiałem przejść, żeby tu dotrzeć? Gdybyś znał prawdę, nie przyszedłbyś.
Nie obchodziła cię Ameryka ani Bridges. Ale wiedzieliśmy, na kim ci zależy. Dla kogo byłbyś w stanie przejść kontynent i rozbudować UCA. To Die Hardman na to wpadł. Świetnie. Byłem Mario, a ty Princess Peach. Trochę? Masz rację. Nigdy mnie nie obchodził ten kraj. Nie mam tu nic ani nikogo oprócz ciebie. Przepraszam, Sam. Ale wszystko się udało. Jeden kłopot mniej. Wiem, że masz pytania. Zachowasz je na później? Okej. Nie? Wracajmy. Tylko powiedz jak. Skaczemy jak Frażaj? Nie. Dotrzemy tam plażą. Możemy pobiec razem. Pobiec? Tak. Jak Mario i Princess Peach. Serio, próbuję ogarnąć, co tu się dzieje, ale mózg mi trochę paruje, nie? Takie trochę popierdolone wiksy fabularne się dzieją, nie? Czyli tak, Higgs, rozumiem, został odjebany. Fragile już pewnie wróciła. Czyli cała ta... Czyli teraz dalej. Cała ta akcja z tym przyjściem tutaj... To jest sobie ukartowane, nie? Bo tak jak Die Hardman powiedział w... Chyba to było w trzecim odcinku, tak mi się wydaje? Albo w czwartym? To Amelie nie była tutaj więziona. Zaczekaj tu, dobrze? W sensie, oni ją tu trzymali, ale nie była tu uwięziona, ani zniewolona, nic takiego. Czyli po prostu wiecie, schowała się gdzieś, potem poleciała tutaj i ogarnęli całą tą akcję z Die Hardmanem. Żebyśmy rozbudowali całą tą Amerykę, nie? Czy tam tej UCA. Co tam było? Ale po co? Prezydent Bridget Strand. A więc w końcu zaprosiłaś mnie na plażę. Pamiętasz? To ta sama broń. Teraz ja jej użyję, żeby wszystko naprawić. Zdaje się, że miałaś zjednoczyć ten świat. Nie go rozpierdolić. Co to kurwa robi? W porządku. Zastrzel mnie. Nie ma żadnej pokuty. Nie dla nas. Nie, no chyba co kurwa żartujecie, serio? I teraz tu jeszcze przejdzie, bo kurwa mać, jak niech Higgs to! Ale ty nie mamy żadnej broni! Cliff jest kurwa jeszcze gorszy od Higgsa tak naprawdę. Jesteś na plaży, stary. Więc trochę jest. Ale proszę, czyli Cliff swój rewolwer dał Die Hardmanowi. I teraz pytanie, czy on go pozna. Tak. To ja.
John. Okej, okay, mamy imię. Pamiętasz? Twarzy pewnie nie zobaczymy. Przykro mi. Tak mi przykro. No weź klino, chyba nie zestrzelisz ziomka. Wyczuje nas. Jak nic, zaraz nas wyczuje, będziemy się napierdalać. O! Oddaj mojego łącznika. To ciekawa obraz sytuacja. Szukasz w niewłaściwym miejscu. O ty sur! Co za surcz! Sama wskazała miejsce, gdzie jesteśmy jeszcze. Eude! Ja przypominam, my jesteśmy totalnie bezbronni. Kurwa, moment. Jakby zginęliśmy teraz, przepraszam bardzo. Ciekawe. Uwaga! Okej, to było creepy. Dobra, ej, wait a fucking minute. Dlaczego kiedy Amelie zniknęła, to pojawiła się, kurwa, prezydentka, czytaj, przebrana matka, albo matka sama, nie pamiętam, czy ona była jego faktyczną matką, czy przebraną matką, walić w to. A kiedy tamta zniknęła, pojawiła się Amelie. Jakby jedyna opcja, jaką teraz widzę, to taka, że Amelie i... O kurwa. O kur... Nie! Nie, nie pierdol! Kurwa, nie! Jak będzie tak samo jak z Malingen i z Lochne, to mnie coś rozpierdoli. Bo to jest jedyna opcja, że ten... Chyba, że to jakiś kamuflaż plażowy, coś tam, nie? Naprawdę, nie chcę teraz przerywać, ale muszę, bo to nagranie ma prawie godzinę, a jeszcze muszę je dobrze pociąć w miarę z Hicksem, żeby to dało się oglądać. Jeszcze będzie pewnie teraz bitka z Cliffem. Kurwa mać. Dobra, YOLO. Ode mnie póki co na tyle, to tyle. Widzimy się w następnym. I coś czuję, że się jeszcze nie jeden fikoł logiczno-fabularny za chwilę pojawi. Ale to dopiero w kolejnym materiale. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!